Hej, witajcie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was przy okazji Dnia Kobiet zestawienie nowości, które myślę, że Was bardzo zainteresują. Przede wszystkim będzie nowa marka Mary May. No i tutaj główne skrzypce będą grały maski w płachcie, które są zamknięte w boksach. Bardzo chciałabym, więc takich produktów pojawiało się na La Rose, także nowa marka, nowe produkty i oczywiście nowe sera. Będzie, słuchajcie, też tonik, krem pod oczy i kolorówka od marki Rome End. I to jest, słuchajcie, marka, która przede wszystkim ma dwa kultowe filtry przeciwsłoneczne. Mamy pomadki, mamy cienie do powiek, także dużo kolorówki właśnie się pojawia na La Rose. Myślę, że odkryjecie razem ze mną te wszystkie przepiękne odcienie. No a przy okazji mam dla Was kod rabatowy minus 12% na wszystko, cały asortyment zarówno koreański, jak i polski z hasłem Dzień Kobiet, także mam nadzieję, że skorzystacie. A tymczasem zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, żebyście wpadały na bieżąco na Instagram, ponieważ tam pokazujemy Wam szereg naprawdę fantastycznych treści. Pracujemy mocno nad tym, abyście mogły być na bieżąco z nowościami, także subskrybujcie. I zaczynamy. Jakie produkty kojarzą się z domowym spa? Oczywiście maski w płachcie i tutaj mam dla Was świetne rozwiązanie od naszej nowej marki Mary May. Mamy krótkie składy, intensywne działanie i aż 30 sztuk masek w płachcie zamknięte w jednym boksie. Szczypcami wyciągacie maskę, dzięki temu zachowujecie higieniczność i pierwszą opcją, którą chciałam Wam pokazać, to jest maska z kolagenem i oczywiście z peptydami, które docierają do głębszych partii naszej skóry, świetnie ją nawilżając. Kolagen bardzo ładnie wygładza skórę i dodatkowo adenozyna poprawia jędrność skóry. Także możecie zachować naszą higieniczność, ekologię, no i moim zdaniem wygodę używając tych masek. Dodatkowo mamy maski z wąkrotą azjatycką, kwasem hialuronowym i drzewkiem herbacianym, a allantoina świetnie łagodzi naszą skórę, więc ta maska jest bardzo łagodząca po wszelkich zabiegach. Natomiast ostatnią wersją masek w płaście od marki Mary May jest wersja z witaminą C oraz oczywiście niacynamidem, które nawilżają, regulują wydzielanie sebum, rozświetlają skórę i walczą z przebarwieniami, także myślę, że te opcje masek Was bardzo zaciekawi. Pokazywałam Wam trzy nowe boksy masek w płaście, więc teraz skupimy się na omówieniu serum do twarzy marki Mary May i znajdziecie tutaj moc składników aktywnych zamkniętej w bardzo leciutkiej konsystencji. To jest cecha wspólna wszystkich tych produktów. Bardzo szybko się wchłaniają, więc tylko regulujemy sobie gęstość naszego kremu na noc, jak i na dzień. Zacznę może od wersji z niacynamidą. Tutaj mamy dodatkowo witaminę C oraz ekstrakt z pigwowca japońskiego. To jest kosmetyk, który przepięknie nawilża, bardzo ładnie reguluje sobą i jednocześnie rozświetla naszą skórę. Następnie wersja z kolagenem, argininą. To jest hydrolizowany kolagen, arginina i oczywiście adenozyna, która przepięknie napina i rozświetla skórę. Lekka konsystencja, szybko się wchłania, więc to jest kosmetyk silnie napinający. A taki, który działa stricte na przebarwienia zarówno posłoneczne, jak i te trądzikowe, to jest oczywiście wersja z trzęsakiem, morszczynowatym, grzybem, który opóźnia proces starzenia, ekstraktem z owoców cytrusowych. Także tutaj możecie się spodziewać rozjaśnienia skóry, wygładzenia i przede wszystkim walki z przebarwieniami. Jeżeli lubicie markę Essentree i słynną Bifide w postaci zarówno serum do twarzy, jak i kremu pod oczy, musicie uzupełnić sobie o nową esencję. To jest taki toner od marki Mary May. Dodatkowo tutaj pojawiają się w składzie fermenty, które bardzo ładnie odżywiają i nawilżają skórę w głębszych partiach. Mamy witaminę C, która przepięknie rozświetla i oczywiście pantenol, który łagodzi. Ja powiem Wam szczerze, że cechą wspólną oprócz lekkości tych kosmetyków jest również zapach, więc ten tonik przepięknie pachnie, bardzo ładnie w ogóle nawilża, no i jest jednocześnie leciutki, więc przepięknie wchłonie serum. Na taki kosmetyk w postaci tonera, toniku możecie nałożyć sobie maskę w płachcie, przez co te wszystkie pory Wam się otworzą, składniki aktywne z maski w postaci okluzji, którą będzie jednocześnie tworzyć, będą Wam się lepiej wchłaniały, ale możecie zrobić w ten sposób, że nałożycie sobie tonik, Wasze ulubione serum i na koniec maskę w płachcie i to wszystko zwieńczymy kremem pod oczy, które również Mary May wypuściło, także macie przekrojowo całą pielęgnację. No muszę Wam powiedzieć, że to opakowanie mi się bardzo podoba, a jeszcze bardziej skład, ponieważ tutaj mowa będzie o kremie pod oczy marki Mary May. Mamy kwas tranexamowy, który redukuje przebarwienie. Jeżeli macie na przykład plamy starcze, plamy posłoneczne pod oczami, ten produkt będzie Wam świetnie przede wszystkim niwelował przebarwienie. Dodatkowo witamina C i witamina E, czyli witamina młodości, świetnie ją nawilży i rozświetli. I mamy oczywiście glutation, czyli silny antyoksydant, który walczy z wolnorodnikami. Sama konsystencja, słuchajcie, kosmetyku jest leciutka, ale moim zdaniem też bardzo odżywcza jednocześnie, więc bardzo podobna konsystencja do Bifidy od marki Essentree, słynnego kremu, które doskonale lubicie, więc myślę, że tutaj również będzie coś, z czym się naprawdę polubicie, jeżeli chodzi o konsystencję, ponieważ mam wrażenie, że jest taka właśnie ochronna, przepięknie zabezpiecza skórę przed przesuszeniem, a jednocześnie jest lekka, więc będzie idealna pod makijaż. Ja, słuchajcie, zaczynam testować ten kosmetyk, bo mnie mocno zainteresował przede wszystkim składem, działaniem i lekkością, a jednocześnie odżywczością, także koniecznie przetestujcie.
Wiosną i latem skóra się domaga zdecydowanie lżejszej konsystencji zarówno pod makijaż, jak i do pielęgnacji wieczornej, aby przede wszystkim nie męczyła się podczas snu, więc pokażę Wam żelowy krem od marki Fawty Cosmetics i tutaj na pewno Wam się spodoba rozwiązanie, jeżeli chodzi o samo opakowanie, ponieważ nie jest to tradycyjny słoiczek, tylko mamy takie opakowanie airless i dopiero po naciśnięciu tej wierzchniej warstwy opakowania wydobywa się krem. Tutaj mamy aż 8 rodzajów kwasu hialuronowego, który przepięknie nawilża, mamy beta-glukan, który chroni skórę przed wolnorodnikami, czynnikami środowiska zewnętrznego. No i pojawia się pantenol, który chroni naszą skórę i ją jednocześnie regeneruje, łagodzi stany zapalne. Mamy takie kapsułki kwasu hialuronowego zamknięte w tym kremie, które po rozprowadzeniu pękają i rozpuszczają się. Ja przynajmniej mam takie wrażenie, że od razu macie uczucie nawilżenia, takiej ulgi. Ten krem przepięknie pachnie i powiem Wam tak, rozwiązanie, jeżeli chodzi o airless, mi się niezwykle podoba. Krem cudownie pachnie i intensywnie nawilża, także koniecznie wypróbujcie. Jeżeli lubicie wąkrotę azjatycką, niacinamid, to idealne połączenie znajdziecie również w kremie od marki Umpa, ponieważ nie tylko skupiam się na nowościach, ale i kosmetykach, które Wam też niezwykle polecam. Ja zauważyłam, używając tego kremu, że przepięknie reguluje sebum. Sprawia, że skóra jest taka półmatowa, więc jednocześnie macie dłużej utrzymujący się makijaż. No i tutaj pojawia się również ferment, który zdecydowanie odżywi Waszą skórę. Sama konsystencja jest troszeczkę gęstsza, natomiast bardziej gęsta. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ona ma coś w sobie takiego, że jak nałożycie na skórę, to Wam się po prostu przykleja do skóry twarzy, tak ją bardzo ładnie pokrywa. Jednocześnie każdy filtr albo makijaż przylega, zastyga. I to mi się najbardziej podoba, ponieważ skóra naprawdę przez długi czas nie wydziela dużo sebum. Kosmetyk ma taką przyjemną, świeżą, świeży zapach, leciutką konsystencję, a jednocześnie taką gęstą, utulającą, więc myślę, że ten krem również Wam się powinien naprawdę spodobać. Wiecie, że lubię Wam przekrojowo pokazywać nowości, więc zdecydowanie powinna Was zainteresować marka Cosset. To jest nasza nowość koreańska i pokażę Wam od razu kosmetyk pielęgnujący nasz skalp. A wiecie, że od skalpu się wszystko zaczyna, więc tutaj pojawia się proszek bambusowy, który przepięknie oczyszcza z nagromadzonego sebum, zanieczyszczeń. Mamy również pantenol, który łagodzi skórę głowy i sól morska, która peelinguje Waszą skórę. I to jest, słuchajcie, kosmetyk o bardzo delikatnej formie, ponieważ nakładacie na skórę głowy, jednocześnie go mieszając troszeczkę z wodą, żeby bardzo ładnie rozprowadzał się po Waszym skalpie, masujecie i spłukujecie, następnie nakładacie Wasze kosmetyki pielęgnujące. Z tej samej serii jest również skrab do ciała, więc tutaj mamy formę peelingu zarówno do skóry głowy, jak i całego ciała, więc możecie sobie przetestować oba te produkty, ale moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, jest też moim zdaniem stosunkowo przystępna. No i jednocześnie jest to kosmetyk niezwykle wydajny, wystarczy odrobinę, wmasowujemy w skórę głowy, spłukujemy i mamy odświeżony skalp, a jednocześnie zdrowe włosy. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o nowości, powinnam Wam pokazać nową kolorówkę od marki Rome End. Oni mają jednocześnie dwa nowe filtry. Jeden z nich, który Wam za chwilkę pokażę, jest w 100% mineralny, ponieważ posiada dwutlenek tytanu i tlenek cynku. Ma bardzo cienką konsystencję, jeden jest nawilżający, a drugi tak naprawdę działa jak tone up, więc to jest kosmetyk, który przede wszystkim wyrównuje Wam kolory skóry, przepięknie zabezpiecza przed promieniowaniami słonecznymi zarówno UVA i UVB. I tutaj, słuchajcie, mamy tone up na poziomie SPF 50, więc bardzo ładnie chroni Was przed promieniami słonecznymi. Mamy 4 nowe pomadki i 2 nowe paletki, jeżeli chodzi o makijaż oczu, więc myślę, że naprawdę kolorystyka Wam się mocno spodoba. Te pomadki, słuchajcie, absolutnie nie wysuszą Waszych ust, a jednocześnie mają matowe wykończenie i lekko kremowe, więc spokojnie możecie ten kosmetyk rozprowadzić po ustach. Mamy 4 kolory, także myślę, że każda z nas znajdzie coś dla siebie. Także kolorówka, ochrona SPF, nowość. Mam nadzieję, że od tych nowości zrobiło się gorąco. Troszeczkę podkręciłam atmosferę, jeżeli chodzi o hot premiery na La Rose. Natomiast pamiętajcie o tym, że najczęściej dopytywały się nas ostatnio o nową kolorówkę, maski w płachcie, ale zamknięte w boksach, więc odpowiedziałyśmy na Wasze prośby. Znalazłyśmy naprawdę top of the top, jeżeli chodzi o koreańskie marki z krótkim składem, a tak jak mówię, fantastycznym działaniem. No i widzicie, że moc składników aktywnych jest naprawdę przekrojowa. Nowa kolorówka, no powiem Wam, że te pomadki powinny skroić Wasze serca. Kolorystyka jest przepiękna, mamy nowe filtry przeciwsłoneczne, krem pod oczy. Ja myślę, że nie jedną skórę pod oczami skradnie, bo jest naprawdę cudowne, bardzo ładnie wygładza skórę i to, co się dzieje, słuchajcie, w dziedzinie skalpu i teraz tych nowości, myślę, że Was mocno zaciekawi, ponieważ o skalpie, o pielęgnacji skóry głowy się bardzo dużo mówi, także marka Cosset powinna Wam się niezwykle spodobać. Tak jak mówię, delikatne działanie, jednocześnie intensywne, no i top of the top koreańskich marek, tylko u nas na La Rose, także subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram, trzymajcie się!